Wojna koalicyjna. Naprawdę. O, dzień dobry, witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas w kolejnym odcinku, już drugim z serii Polski tęgrystycznej, w której Lukas przegiął pałę i to bardzo. Znaczy, w sumie to nie jest straszna ta wojna koalicyjna. Przeciwnik ma troszeczkę większe siły, no ale to ja myślę, że przejdę do defensywy, nie ofensywy. Co prawda, na moje nieszczęście tą wojnę wypowiedział mi Denmark, więc on jest tutaj. Troszeczkę mnie to spowolni, ale może nie aż jakoś tak bardzo. Clue to jest się nie spukać tutaj manpowerowo podczas tej wojny. Niestety też mi spowolni to integrację kurka Mazowsza. Okej, na razie moich przeciwników tak zrobimy, znaczy moich sojuszników nie będziemy atakowali, niech przejdą do defensywy, rozłóżmy się, żeby nie tracić manpowera. Zobaczymy, jak to pójdzie nam za jakiś czas. Zobaczymy też, którędy przejdę przez moich papalniów. Czy ja chcę być katolikiem, czy reformizajerem? Stabilność sobie weźmy, zawsze jest to miłe. Zaatakujmy tutaj. W sumie ten fort jest bardzo dobry. W Poznaniu niekoniecznie. O, ktoś tu zauważył. Widzicie, to był ambitny plan Lukasa. To było wszystko zamierzone. Kurde, Szwedzi, ja pier. A, bo w sumie w tym momencie rozgrywki Szwedzi jeszcze mają. Dania ma to. A ja chcę, Prestigo mi podpowiedział coś takiego, że transfer subject, żebym wykorzystał to na Norwegii. Więc zobaczymy, a nuż się uda. A nuż się uda coś takiego zrobić, dobra. Cofamy się. I zobaczymy, co z tym będzie. Nie, dobra, na pewno musimy technologię militarną popchnąć do przodu, mimo wszystko. Musimy ją pchnąć do przodu. Przydałoby nam się trochę tu pobawić tymi estate'ami. Grand, Kaldaje, Dement, 100 punktów militarnych. Jak to zrobię, to będzie lojalność mi spadnie. Dobra, jakoś to przeżyjemy. Kaldaje to będzie plus 10, influence większy. Kurde, przydałoby się im terytorium zabrać. Six support, Grand Monopoly Charters, niech będzie. Mamy jedną wojnę wygraną. Okej, okay, moi przeciwnicy się gdzieś tutaj desantują, a ja mam wojsko w okolicy. Desantujecie mi się na Goldingen. W sumie ta wojna może być ciekawa, więc raczej postaram się ją całą nagrać bez jakiegoś tam skipowania. Jak to zwykle wojny koalicyjne są po prostu ciekawe. Aha, chcesz sekłaj pana twarz? Chcesz? Dziękuję. O, to było piękne, bo ja muszę po prostu bitwy wygrywać. I może na White Peace'a pójdziemy, bo w sumie te 5 lat pokoju tutaj by mi się przydało do jakiejś tam reorganizacji. MMPR, ja nic tu nie muszę zdobywać, to oni muszą przyjść i mi stanąć. Czekajcie, ten Fort Wrawel jest kiepski. Tutaj, ten jest dobry, to ten może nawet by im dać zdobyć 15-17 tysięcy woja. Moglibyśmy zebrać jakieś siły i pójść ich pobić, ewentualnie możemy stanąć tutaj i spróbować zebrać jakieś większe siły. Import Navy Supplies, Teutonic plus 20 lub 2 do Mercantavis i Mercantilis. Z Teutonikiem, że niby chcę mieć jakieś lepsze relacje. Dobrze, że Czechy mi nie doszły w sumie do tej koalicji, miałbym źle. Dyscyplina. Ale maintenance mi się by przydał i nie jesteśmy teraz w sumie na to. Lecimy na oparach, dobra. Wojsko polskie, zebrać się ludzie, zebrać się, brać kije, brać łopaty, lecimy. 66 już tylko na Liwonie. Lecimy. Bić Szweda. Nie dopuścimy do potopu. Dobra, jeżeli tutaj nie będzie Duńczyków obok, kurde, są Duńczycy obok. Ale. Opuścili swoich sojuszników. Tak, to jest, jak się ma Duńczyków po przeciwnej stronie. Boże, te hity łatwe. dobra, nie popełniajmy tutaj błędu. Cofnijmy się. Tą prowincję oczywiście odbijmy. Pomoże nawet tutaj jest po tej stronie? Co oni zrobili? Baczcie, że mam taki głos, ale jakoś... Kurde, non to perce, zbawi mnie gardło. Nie wiem od czego, piję cały czas ciepłe herbatki. Nawet nie robię, znaczy nie jem loda. Bunty, to będzie złe. Przecież mnie tutaj zjedzą te bunty za chwilę w Gdańsku i tak dalej. Chyba, że zwiększę autonomię i nic nie będę tutaj z tego korzystał. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. No mówię, my mamy 16% war score'a.
to koalicje, nie? Dobra, też tak może nie stójmy w tym miejscu, bo to będzie totalnie złe. Cofnijmy się, bo jeżeli przyjdzie jakaś duża armia, to mnie po prostu ze stack wipe'ią, nie? Więc lepiej jest nie stać w takich miejscach, lepiej jest się gdzieś przesunąć na tyły. Ile ja potrzebuję tego na pora? 1165. No okej. Okay. A tak naprawdę, ja osłabiając Duńczyków, powoduje, że też Szwedzi będą mieli podwiększony Liberty Zaire, chociaż tutaj pewnie będą... Gdzie? Tutaj to było? Tutaj? Nie. Gdzieś tutaj powinno być napisane, ile to ma Liberty Desire. Ale nie pamiętam, gdzie się to patrzy. Czy tu? O, tutaj. 47%. Jeszcze 3% i nie będą się bili ze mną. Nie będą się bili ze mną, chyba że ja wejdę na ich terytoria. Co prawda ta wojna jest fajna i byłaby nawet przydatna. I czemu mam takie war exhaustion? Za co? Byłaby fajna i przydatna. Dobra, zmniejszmy to. I byłaby przydatna ta wojna. W sumie jest tak spokojnie, że... W sumie forty... Nie no, fortów nie będę włączał, bo nie mam gdzie za bardzo. Kurka, ta wojna byłaby naprawdę dobra dla mnie. Gdybym mógł popisować też z każdym osobno, ale że nie mogę, ale w sumie obniży mi to bardzo, znaczy pozwoli mi to zapobiec jakiejś kolejnej agresywnej ekspansji większej w najbliższym czasie. A my i tak weźmiemy po prostu White Peace'a i po 5 latach się w nich wbijemy, a przez te 5 lat zaatakujemy na przykład tutaj i... Szkocja? I tak muszę jakąś flotę jeszcze wybudować, a nie mamy za dużo statków. Nie no, floty nie wybuduję, o flocie możemy zapomnieć tak naprawdę. No nic, muszę coś wykombinować, bo ja na początku zakładałem, że przejdziemy tędy, tak? Ale ta droga w sumie tędy, przez Szwedów, jest drogą bardzo manpowerogenną. O, o, lecą. Znaczy, nie genną, tylko zużywa dużo manpowera, tak? Ta droga przez Szwedów. Chodźcie, pospolite ruszenie, once more, once again. O, ci typy, lecimy się bić. Dobra, najlepszy mój generał, ty raczej nim jesteś. W sumie to źle zrobiłem, że już wam kazałem, bo najpierw morale sobie odnówmy. Im bardziej pobiję Duńczyków, tym lepiej dla mnie. No, 7-14, już ci doszli, to źle. Recall. Dobra, chodźcie, wojsko. Ej, nie ja, tylko ty. Ty do mnie! Kurde, rewolta! No! Normalnie bym wolał te punkty. I w sumie wolę te punkty. Nie mogę po prostu bitew przegrywać, tak? 44 tysiące i pójdzie White Peace za jakiś czas. Po co mi wojsko tu leci? Dobra, weźmy ich odepnijmy, bo zombie jakieś tutaj wariata robią nade mnie, no wariata. O, tu są! Jak to przez Rosję dostali przejście? Jak to tak? Dobra, chodźcie, tu, do mnie. Kariera w armii. Czy my chcemy, żeby nasi mieli karierę w armii? Kurka. Army Tradition, szlachta, ci się wkurzą, dobra. Myślę, że skoro toczymy wojnę, no to jednak tutaj weźmiemy, żeby poprawić z nimi relacje. I z tymi krajami, których bardzo ostatnio wnerwiłem, może też by wypadało poprawić. O, naprawdę nie zaakceptowałem was? Chodźcie, będziecie bardziej akceptowani. To nie ta tabela, tylko tu. Outraged. Na pewno ktoś się znajdzie. Widzicie? Okej, ja was muszę dorwać. Chodźmy po własnym terytorium, to nie będę tracił... Okej, i tu ich dorwę. Kudeczka już jest, tu was dorwę. Mecklenburskie badziewia. Co prawda ja dostanę karę. Na dwie. To jest dość spora kara. No ale mamy taką przewagę w taktyczną, że ich po prostu przepchniemy bez problemu. I teraz to też zniszczmy. Każde zwycięstwo się liczy. Nieważne jak małe, każde zwycięstwo się liczy. Czy ja chcę marnować 50? Nie chcę marnować 50 punktów militarnych na takie coś.
Dobra, tutaj jest Norwegowie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, niech znowu mnie gonią. Wolę Duńczyka bić. A wiecie dlaczego? Tylko że tu mają dużą armię. Tu 15, 11. Bo wtedy tamci się zbuntują. No niech tu już nie chcę ryzykować. Oni mają. Ale 5 fajerze. Ej, dobra. To jest 5 fajerze, to nie jest takie złe w sumie. Może się na mnie rzucą? Dobra, tu ich dorwę, ale to są znowu lasy. To ja nie chcę ich tu bić. Wybaczcie, ale no w lasach to ich bić nie będę. A mówię, no my wygrywamy tą wojnę, więc nie chcę. Kurde, znowu lasy? Znowu. Kuźwa, same lasy wszędzie tutaj. Dobra, niech się rozbiorą, bo ja tu więcej manpowera tracę na chodzeniu z nimi niż tocząc te walki. Okej, tych możemy zaatakować. Może wejdą we mnie. Co byłoby mi na rękę, bo wtedy Litwa by doszła i reszta też. O ile by oczywiście zdążyli. Okej, 2000. No chyba, że tutaj wejdziemy. Nie, no kurde, głupi event. Głupi event. I wyskoczył w takim momencie. Wygraliśmy. Ło, Jezus. Ło, Jezus, wygraliśmy. Wyjebiście. Dobra, będzie ten white piece? Poznań straciłem? Och, dobra. Będzie trzeba dorekrutowywać najmusów, niestety. Nie podoba mi się to. Nie lubię rekrutować najmusów. Myślałem, że jeszcze jakoś to zrobię. No ale nic, no. Najgorsza rzecz się stała. Coś innego mi się tu zrejmowało dostała, ale nieważne. Ej, czemu Szwedzi jeszcze biorą udział w tej wojnie? No, powinniście już nie brać udziału w tej wojnie. Ile macie Liberty Desire? Tararara, 35, no dobra. Weźmy to, zbierzmy nasze wojska. Polsko-litewski i w sumie sojusz z tymi mi się zerwał, to jest najlepsze w tym wszystkim. Chodźmy, tutaj trzeba te badziewia teraz pocisnąć. Dania. 20, czemu? Making gains. Czyli, że muszę ich z tych fortów, tak? Wyrzucić, no nie będzie. Czy ja mogę coś manpowera dostać? Nie mamy nic armii profesjonalizmu na starcie. Boże, to na przykład taka Rosja ma armię profesjonalizmu na starcie. Jest tak nieuczciwe i jednostronne wszystko. Dobra. 1000 piechoty. No i niestety bierzemy tutaj, ale my niestety będziemy musieli tak czy siak to robić, no więc 7, 15. No, myślę, że taka armia mi wystarczy na ten moment. Węgry i Wołoszczyzna mają wojnę, okej. W sumie, kurde, wolałbym tam iść jednak na północ. Tu jest źle. A ten fort będzie łatwiej odbić niż ten tutaj, jeżeli ten padnie. No co jest z tym Pomorzem? Spadaj, typie. Stop. Lasy, nie idziemy tutaj. Lecimy na północ. Tu stoi 10 tysięcy wojsk szwedzkich. No, spadaj z tej wojny. Nie, trzeba będzie jeszcze tych buntowników na Litwie pobić. Nie wiem, czy zdążę wejść w nich, czy nie. Czy jest tutaj jakaś armia na wsparciu? Raczej jej nie ma. Ile? 9 dni, a tam dotrę za... dłużej. 11. O, czekajmy. Dobra, lecimy.
Dobra, bijemy wojska szwedzkie, wyjebiście. Spadać mi stąd. To jest polska ziemia. Ja jej nie oddam. Przynajmniej po taniości. Dobra, to jest za każdą pięć, będzie pięć ziemi, będziecie płacili krwią, litrami krwi. Nie wiem, znali wtedy pojęcie litra? Nie, no na pewno znali litra, no tak, litra by nie znali. Okej, dobra, tak tutaj, reduce, kury, marnuję te punkty. No ale muszę, inaczej mnie czekają bunt na buncie. Estońskie bunty, 8 tysięcy. A, to jest akurat, te są mi na rękę, to mogą walnąć. Tych buntowników wykorzystamy. Krzyżatcy niekoniecznie są mi na rękę, ale już jest za późno, żebym miał im zapobiec. Trzeba będzie je stłumić jakoś inaczej. Treżur, dawaj punkty administracyjne, dajesz punkty. Pożyczki się spłaci. A czemu ci mają czarną flagę? Dziwne. Danio, spadaj mi z tej wojny. King Francja coś tam już nie chce. Dobra, lecimy jednak tutaj. Niech moi sojusznicy mogą tu... Czemu ten fort tak szybko pada? Tak szybko dorasta, królewiec. No super, akurat na tamtym miejscu. Nie mogliście tutaj walnąć. Przecież tam się mi nie przebiją. Będę musiał ja to tłumić. Kurde, dobra. Musimy ten force niestety odbić. Dobra, weźmy nas teraz nastawienie defensywne. Idźcie czyścić. Idźcie czyścić. No dobra, ja tu nic nie tracę. Nie nawracamy tego, bo jeszcze nie mam pieniędzy. Nerwa. O, to akurat wyjebiście, że walnęliście 20. No szczyść to! No szczyść! No szczyść! No szczyść je! No, no, no! No idź tutaj, głupia pało, no! Czekajcie, prestiż? Dobra, weźmy, bo prestiż się zawsze przyda. O, odbiliśmy, wyjebiście. Tutaj oni niech lecą odbijać. No problem mam z tym Wilnem. Jaki jest progres tych buntowników wilańskich? Litewskich, czy jakim tam? Dobra, olać to. Szwecja ma 4,5 nastawienia wojennego. Dużo stracili wojska. No ogólnie będą już wychodzili z tej wojny za niedługo. Myślę, że tak kwestia 4 lat, czy coś takiego. Więc widzieliście, jak ci... O, fajnie, odbiło mi ten fort wyjebiście. No oczywiście, ci musieli tutaj przyjść. O, naprawdę, Czechy i Brandenburczycy, Czechy mnie lowają. Czechy by mnie nie zo... No i... Czekajcie, Air King? O, jeszcze może tak nie będzie źle w tych Czechach. Ty, nie chcesz szczyścić jakiegoś buntu? Znaczy w sensie... Nie, jak ja tu weję, to oni mnie pocisną, więc raczej nie stajmy w tych miejscach. No tu nie wygląda to, żeby mi się jakieś Duńczyki plusowały. Królewiec padł. No tutaj ich pobijmy. Wyjebiście, że Węgry to wprowadziły. Węgry, tylko czemu wy musicie być moim rywalem? W mordę jeża. Gorzej, że królewiec padł. 43%. Ja od was chcę Wyborg na przykład, tak. Myślę, że to jest to, co ja chcę od was. Wyborg. W zasadzie to moglibyśmy zdobyć ten Wyborg, ale to muszę się nad tym zastanowić. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj się podobał odcinek. Epickie rozbrajanie koalicji już na samym starcie. Pierwsza koalicja, liczymy. By the way, zapomniałem, w poprzednim odcinkiem powiedziałem, żeby dawać nazwy generałów, ale zapomniałem dać konkretnego posta z tym, więc dzisiaj pod tym drugim odcinkiem zrobię takiego posta przepiękniętego na samym górze, gdzie po prostu piszcie mi nazwy tych generałów, jeżeli chcecie brać udział w ramach tej kampanii oczywiście. Prośba do was, jest jeszcze taki reflink do Go to Arena w opisie, o którym zapominam mówić już od pół roku, cały czas, was to nic nie kosztuje, a ja zawsze sobie jakiś tam dorobię na waszych zakupach na Go to Arena, możecie go kliknąć i w zasadzie nic więcej nie musicie robić.
tylko tyle. Wystarczy, że kliknijcie tego reflinka. Będę za to wyjebiście wdzięczny zawsze. Jest tutaj 15 euro rocznie. Po tyle z tego mniej więcej mam. Do przodu zawsze to jest jakaś jedna gra rocznie do przodu, więc grosik do grosza, a będzie kokosza, jak to się mówi, nieprawdaż? Bardzo się cieszę, że ta seria wam tak przypadła, przynajmniej po pierwszym odcinku, do gustu. No i mówię, no zapowiada się ciekawie. Normal, ale kraj płonie, woo! Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa, już jutro o godzinie 14.